Szanowni Państwo, Panowie Premierzy, parlamentarzyści. Aby oddać sprawiedliwość, w połowie grudnia zaprosił mnie Pan Prezes Wojciech Jasiński. Czasami mnie zaprasza i zapytał, czemu na uczelniach katolickich, na tych dobrych uczelniach nie ma tego typu tematów konferencji gospodarczych. Jak ojciec dyrektor poinformował, że zakłada nowy Instytut, Instytut imienia Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość w sposób naturalny, Zdało się, że ten instytut nie może wystartować od innego tematu, jak od tematu gospodarczego. I myślę, że to jest To jest też ważne właśnie, że na tak dobrej uczelni te tematy będą podejmowane. A mam nadzieję, że instytut będzie także inne konferencje także gospodarcze realizował. Zaplanowana następna jest na temat energetyczny. Mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, ale to jeszcze, to jeszcze na ten temat pewnie rozmowy będą się toczyć. Szanowni Państwo, w tak ograniczonym czasie trudno nawet w skrótowy sposób przybliżyć zagadnienie przedstawione w tytule czy w ujęciu historycznym, czy tym bardziej funkcjonalnym. Stanowisko wielu badaczy tej dziedziny, które Dosyć mocno wybrzmiewa, sprowadza się właściwie do trzech teorii. Pierwsza teoria zakłada, że ekonomia i porządek moralny pojmuje się jako dziedziny formułujące sprzeczne, wykluczające się dyrektywy działania, czyli stosowanie się do reguł moralnych z tego punktu widzenia może przedsiębiorcom tylko utrudniać wypełnienie ich misji, ich zadania. W związku z tym, Według tej teorii nie należy tego robić. Druga teoria mówi o tym, że te dwie dziedziny zupełnie ze sobą nie współgrają, idą niezależnie od siebie. Mamy więc też do czynienia ze swoistym podejściem, że każdy przedsiębiorca może robić co chce. Jest w końcu ta trzecia teoria, która mówi, że zarówno ekonomia, gospodarka, jak i wartości moralność etyka są ze sobą bardzo mocno współzależne, że widać między nimi pokrewieństwo. I o, je, o ile przyjrzymy się badaniom czysto teoretycznym, to rzeczywiście większość badaczy twierdzi, że ta trzecia teoria jest teorią, która jest najbardziej nie tylko że realną, ale Taką, która powinna być stosowana. Zupełnie natomiast inaczej to wygląda, kiedy przyjrzymy się badaniom empirycznym, kiedy antropolodzy rozmawiają z menadżerami, kiedy przeprowadzają różnego rodzaju wywiady, to jednak okazuje się, że wbrew wszystkiemu bardziej realna, bardziej stosowana jest ta teoria pierwsza. I to jest pytanie, które. Należy sobie dzisiaj zadać, czy w związku z tym, że tak duża liczba według badań empirycznych menadżerów, dyrektorów, kierowników, zarówno firm prywatnych, jak i samorządowych czy państwowych wyznaje zasady, według których etyka, moralność nie ma nic wspólnego z ekonomią, z gospodarką, czy to coś stanowi dla nas jako dla społeczeństwa, czy coś to stanowi dla nas jako dla obywateli? I oczywiście, że stanowi wbrew temu, że wiele osób, wiele osób wyznających zasady czy socjalizmu, czy liberalizmu, będzie mówiło, że wpływu nie ma. Ale myślę, że stąd bierze się zarówno korupcja, stąd bierze się marnotrawstwo, stąd bierze się. Także to, co w spółkach nazywa się konfliktem społecznym czy nazywa się kryzysem w zarządzaniu kadrami. Myślę, że ważne jest, aby uświadomić sobie, że tego typu zachowania, tego typu postawy nie biorą się z niczego. One mogą. Dzisiaj występować tylko dlatego, że tak większość tej kadry menadżerskiej, większość tych ludzi została albo wychowana, albo wykształcona. I o dziwo nie ma specjalnie znaczenia, czy te osoby były wykształcone w Warszawie, w Gdańsku, w Moskwie czy w Nowym Jorku. Tutaj pewien schemat powtarza się i ten schemat jest bardzo mocno widoczny. Myślę, że ważne, aby dzisiaj przedsiębiorcy, którzy są na tej sali, a raczej właściciele firm, zastanowili się nad tym, na jakich menadżerów należy stawiać. Czy na tych, którzy być może mają bardzo dobre dyplomy, mają duże doświadczenie, ale jeżeli chodzi o sprawy moralne, sprawy etyczne, są od tego z daleka? Czy na tych, którzy może mają mniejsze doświadczenie? Może mają wykształcenie w Polsce na mniej istotnych uczelniach, ale na etykę, na moralność stawiają bardzo dużo. Bo na tych pierwszych można się bardzo mocno przejechać zarówno materialnie, wielu przedsiębiorców, wielu właścicieli to doświadczyło, ale także można stracić to, co jest dużo cenniejsze, swoje dobre imię, bo tego typu menadżer może bardzo dużo... Namieszać. Ważne jest, aby uzmysłowić sobie także, że to, jak dzisiaj jesteśmy karmieni przez środki masowego przekazu, karmieni przez niektórych, jak to mówią, salony warszawskie, bardzo mocno oddziałuje także na to, aby tego typu poglądy sprzeczne z zasadami etycznymi, sprzeczne z zasadami moralnymi były kształtowane. Myślę, że wystarczy przypomnieć sobie, co z gospodarką wyczyniał chociażby Leszek Balcerowicz. Jaki miał wtedy poklask, jak wiele tak zwanych autorytetów, nie tylko wtedy, ale także dzisiaj próbuje wmówić, że to, co się wtedy realizowało, to było jak najbardziej właściwe i że tak naprawdę ci, którzy go krytykują, to robią coś, za co powinni się wstydzić albo nawet powinni ponosić konsekwencje. Szanowni Państwo, to oddzielenie gospodarki od moralności i etyki doprowadziło do powstania funkcjonujących do dzisiaj mitów. Pierwszy mit, z którym myślę, że najbardziej obecnie walczy pan wicepremier Morawiecki, to, że kapitał nie ma narodowości. Drugi mit, że lepiej sprzedać majątek w obce ręce za symboliczną złotówkę niż pozostawić go jako własność skarbu państwa. Pan minister Kowalczyk bardzo mocno powiedział, że ta prywatyzacja, która w tej chwili miała miejsce, została wstrzymana i myślę, że warto przeanalizować te wszystkie rzeczy, które się działy i dlaczego one się po prostu działa. Nie możemy także zapomnieć o tym, że cały czas w przekazie funkcjonuje, że prywatyzacja jest wartością samą w sobie, że... Najlepiej odejść od rozwoju przemysłu, zwłaszcza tego dużego przemysłu, jeżeli już to skupić się na usługach, na handlu, a pomagać małym i mikroprzedsiębiorstwom, no może czasami średnim. Różnice w podejściu do gospodarki marksistów i liberałów wbrew pozorom są często iluzoryczne. Obie grupy myślą w taki sam sposób skrajnie dogmatyczny. Jeżeli coś nie zgadza się z tym, co głoszą. Kto tego po prostu nie akceptuje, to jest skazane na zapomnienie albo na ośmieszenie, co bardzo często stosowane było w ostatnich latach do tzw. prawicowych publicystów zajmujących się gospodarką. Szanowni Państwo, chciałbym podać jeden z konkretnych przykładów, który bardzo mocno, szczególnie jest widoczny na Pomorzu, który pokazuje, jak właśnie odejście od etyki, od moralności w gospodarce doprowadza, mimo wydawałoby się różnic światopoglądowych do tego samego do niszczenia. Przypomnijmy sobie z jednej strony rok 1988 i Mieczysława Rakowskiego, a z drugiej strony rok 2009 i Donalda Tuska. Zamykanie przemysłu stoczniowego, gospodarki morskiej i za pierwszym razem i za drugim nie miało nic wspólnego z ekonomią, nie miało nic wspólnego z zasadami gospodarczymi. Była to czysta polityka nakierowana na osiągnięcie swoich korzyści politycznych, a nie realizacji tego, co powinien realizować szef rządu czy minister odpowiedzialny za skarb państwa. Zresztą do dzisiaj obie te osoby przez wielu stoczniowców nazywane są nie bez powodu grabarzami przemysłu stoczniowego, bo to, co się wtedy działo, bardzo mocno uderzyło właśnie w rodziny na Pomorzu i zapowiedź w planie pana premiera Morawieckiego odbudowy gospodarki morskiej, co zresztą także wcześniej... W kampanii wyborczej pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, że gospodarska morska będzie odbudowana. To jest ta nadzieja, która pokazuje zupełnie inne podejście do realizacji zamierzeń gospodarczych. Kolejnym mitem powielanym przez neomarksistów i neoliberałów jest przekonanie, że Kościół i jego kapłani nie powinni zabierać głosu w sprawach gospodarczych, a zwłaszcza polityki gospodarczej. Myślę, że to tutaj w Radiu Maria ojcowie najlepiej wiedzą, ile krytyki, ile różnego rodzaju, także jadu jest wylewanych tylko dlatego, że przez ostatnie lata podnoszone były tematy dotyczące życia społecznego, życia gospodarczego, a także tego politycznego, rozumianego jako troska o dobro nas wszystkich. Dlaczego tak bardzo Kościół jest też krytykowany, że miesza się w te sprawy? Ano dlatego, że mniej niż inne organizacje społeczne czy yy różnego rodzaju idee ma możliwość głosić swoje, swoją naukę, niekoniecznie korzystając z dotychczasowych środków masowego przekazu i dzisiaj dopiero widzimy, że. Udaje się ten monopol przekazu powoli, ale skutecznie rozbijać. Kościół nigdy nie stronił od tematów trudnych, od społecznych, ekonomicznych czy gospodarczych. I myślę, że warto przypomnieć, że pierwszym, ale bardzo ważnym takim kamilem milowym w relacjach Kościoła do gospodarki to była encyklika Leona XIII. Rerum Novarum ogłoszona 15 maja 1891 roku. Encyklika nakazuje kierować się chrześcijańską polityką społeczną przy jednoczesnym odrzuceniu socjalizmu, wydaniu marksistowskim i ślepego kapitalizmu. Leon XIII wyraża w niej przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra. Według Leona XIII zadaniem Kościoła jest wspieranie dzieła pojednania między pracodawcami i pracownikami poprzez nieustanne przypominanie praw i obowiązków wszystkich zainteresowanych, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Przypomnijmy, że to według Rerum Novarum obowiązkiem państwa jest ochrona pracownika poprzez zapewnienie mu niedzielnego odpoczynku minimalnej płacy, a także o czym bardzo często się zapomina. Ja też dopiero jak się przygotowywałem, uświadomiłem sobie ten kolejny zapis trwałości zatrudnienia. Bardzo ważny dzisiaj element. Wiele osób nie tylko boi się o to, że nie ma pracy, że nie znajdzie pracy, ale jest też obawa, że jak pracę się znajdzie, to tą pracę będzie można szybko stracić. Dokument papieski poruszył także kwestię katolickich związków pracowniczych, podkreślił znaczenie własności prywatnej jako magna karta katolickiej etyki społecznej, ukonstytuował się jako chrześcijańska alternatywa między bezbożnym socjalizmem a trwiożerczym liberalizmem. Rerum Nowarum piętnuje niepohamowany pęd za zyskiem kosztem innych, potępia wszelkie przejawy gospodarczego imperializmu, ale jednocześnie ostrzega katolików przed pozornymi podobieństwami między chrześcijaństwem a socjalizmem. 40 lat później papież Pius XI 15 maja 1931 roku ogłasza nową encyklikę, w której przypomina nauczanie papieża Leona XIII. Pius XI wyraża w niej troskę o los ludzi żyjących z pracy własnych rąk. Potwierdza, że socjalizmu nie można pogodzić z prawdziwym chrześcijaństwem, czyli wiarą katolicką. Dlatego... Że socjalizm zakłada niesprawiedliwe podzielenie owoców pracy. Również nadmierny liberalizm nie jest uczciwy, gdyż prowadzi jedynie do gromadzenia kapitału bez dbałości o ludzi. Encyklika stała się podwaliną rozwoju dwóch ruchów społeczno-politycznych korporocjanizmu, twierdzącego, że pracownicy i właściciele mają identyczne interesy, dlatego powinni wspólnie dążyć do sukcesu. Sama zaś korporacja powinna dbać nie tylko o materialny dobrobyt swych członków, ale także ich rozwój społeczny i solidaryzmu bardzo podobnego do korporacjonizmu, ale zakładającego istnienie wspólnych celów dla całego społeczeństwa. I w końcu trzecim niezmiernie ważnym dokumentem jest encyklika papieża Jana Pawła II Sentissimus Annus, zgodnie ze swoim tytułem ogłoszona w stulecie Rerum Novarum, 1 maja 1991 roku. Jan Paweł II dostrzega analogiczność sytuacji końca XIX wieku do wydarzeń roku 1989. Przymina, przypomina naukę Leona XIII o konieczności upadku socjalizmu, daje mu niejako hołd, pokazując, że Leon XIII miał rację, że to, czego nauczał, spełniło się na naszych oczach. Jan Paweł II jeszcze raz krytykuje materialistyczne widzenie świata przez socjalizm, a także brak personalizmu w pojmowaniu roli jednostki. Człowiek nie może być jedynie trybikiem w machinie. Papież w swojej encyklice zrównuje także imperializm i militaryzm z marksistowską walką klas, uważając, że mają wspólne korzenie marksistowskie. Jan Paweł II uważa, że właściwy model gospodarczy powinien być dostosowany do okoliczności społeczno-ekonomicznych i historycznych. Nie narzuca więc jednego obowiązującego modelu, jak to bardzo często się Kościołowi zarzuca, ale bardzo mocno przestrzega tylko przed lekceważeniem ludzkiego wymiaru pracy. Konsekwencją tego jest dostrzeżenie konieczności ograniczenia mechanizmu rynkowego na rzecz dobra wspólnego. Koncepcja personalizmu może więc być użyta w różnych modelach gospodarczych. Nauczanie na Pawła II bardzo często sięga do kolejnego ważnego dokumentu Kościoła Gaudium et Spes Radość i Nadzieja, Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, ogłoszonej przez papieża Pawła 6. 7 grudnia 1965 roku. ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła był jednym z bardziej aktywnych pracowników przy tej konstytucji. Myślę, że też jego praca nadała taki ostateczny kształt tego właśnie bardzo ważnego dokumentu. Myślę, że warto, aby i politycy, i przedsiębiorcy sięgnęli do tego dokumentu, zwłaszcza do rozdziału trzeciego, mówiącego wprost o gospodarce. Tych cytatów już nie będę tutaj przedstawiał bo czas ucieka. Pragnę szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiane przeze mnie rozważanie nie ma wymiaru czysto akademickiego. Wybór konkretnego modelu ekonomicznego realnie wpływa na nasze codzienne życie, z tego też wyboru wynikają określone spory i dyskusje polityczne. Dla jednych ekonomia to tylko wykresy i procenty, dla innych dramaty lub radość życia konkretnych ludzi. Chciałbym zacytować, pokazać jeden przykład takiego właśnie dobrego podejścia do ekonomii. Kiedy była dyskusja na temat bezrobocia, była bardzo mocna wypowiedź świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cytuję. Dla profesora Gomułki stwierdzić, że bezrobocie może wynieść, jak sam prognozował, 16%, to to samo co powiedzieć. Że szesnastka jeździ z Mokotowa do Chuty Warszawa. A że to oznacza setki tysięcy ludzi bez pracy więcej, to trudno. Takie było wtedy podejście do bezrobocia, do zwalniania. I tutaj ta wypowiedź świętej pamięci prezydenta bardzo konkretnie pokazywała, jaki jest jego stosunek do tej sprawy. Zresztą, tak zwane koszty społeczne powinny być według prezydenta Lecha Kaczyńskiego problemem dla ekonomistów, nad którym nie mogą przejść do porządku dziennego. Lech Kaczyński miał też świadomość, że ekonomia nie jest nauką ścisłą i co więcej, jest daleka od przymiotów wiedzy ścisłej. W gospodarce działa tak wiele zmiennych, że wszystkie opisy są tylko przybliżeniem. W sprawach społecznych i ekonomicznych prezydent Lech Kaczyński miał bardzo jasne stanowisko. Państwo nie jest dla elit, ale dla wszystkich ludzi. Celem ostatecznym powinien być zawsze człowiek i jego dobro. Stanowisko polityka, współczesnego polityka, jakże zbieżne z tym, co głosi Kościół, co głosił Jan Paweł II. Tutaj też widzimy zasadnicze historyczne i obecne różnice w podejściu do gospodarki pomiędzy dwoma największymi partiami prawem i sprawiedliwością i PO. Od urynkowienia i nakierowania na zysk dziedzin takich jak służba zdrowia i edukacja głosili politycy PU, PO, a stanowiskiem prawa i sprawiedliwości, dla której służba zdrowia i edukacja nie powinna nigdy być przedmiotem gry rynkowej. Jeszcze lepiej te różnice widać w stosunku do prywatyzacji, o czym mówił pan minister. Politycy PO robili to zarówno na szczeblach rządowych, jak i lokalnych. Przypomnijmy prywatyzację PKP Energetyka, czy lokalnego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Prezydent Lech Kaczyński na obchodach 29. rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich 3 września 2009 roku w tej sprawie także zabrał bardzo stanowczy głos. Cytuję. Gospodarka polska jest gospodarką rynkową i taka powinna być. Żadna inna na świecie się nie sprawdziła. Ale to nie oznacza, że prywatyzować należy wszystko. Dziedziny strategiczne, górnictwo, energetyka muszą pozostać pod kontrolą państwa. A już absurdem są prywatyzacje, które oznaczają przeniesienie własności z państwa polskiego na inne państwo. Nie oddaje się pereł w koronie. Bardzo dobry przykład pan minister pokazał, jeżeli chodzi o telekomunikację. Przykład z Gdańska: Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zostało sprzedane przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej komunalnej spółce z, byłeś, z byłego terytorium NRD i od wielu lat dywidenda nie idzie dla mieszkańców Gdańska, idzie dla tamtejszej społeczności lokalnej. Podsumowując, szanowni państwo, uważam, że pomiędzy ekonomią a porządkiem moralnym. Musi zachodzić swoista interakcja. Państwo musi być dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla elit, a w ekonomii na pierwszym miejscu należy zauważyć człowieka. Dziękuję.